Panie burmistrzu, niedawno obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak pan z perspektywy tych 10 lat ocenia decyzję Polaków z roku 2004? Myślę, że to była trafna decyzja. Wtedy zdecydowana większość Polaków była za, natomiast też była pewna grupa niezdecydowanych mieszkańców, obywateli. Były osoby, które miały pewne wątpliwości. Dziś po 10 latach widać, że i liczba osób, które są za tym, żeby Polska była w Unii, jest zdecydowana większość. To jest około 90% poparcie. Ale i widać również, że Unia przyniosła nam wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą to są środki, które dzięki funduszom unijnym mogą być zainwestowane na tereny Polski, na terenie Małopolski, na terenie poszczególnych gmin. Widać, jak nasza gmina zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Ile udało się inwestycji zrealizować, które nigdy by nie powstały, gdyby nie fundusze unijne, i to są na pewno zalety. Kolejną ważną rzeczą to jest to, że dzisiaj możemy po całej Europie podróżować bez granic, możemy swobodnie się poruszać. Dziś normalną rzeczą jest to, że wyjeżdżamy do różnych miejsc, nie tylko do Polski, ale po całej Europie jeździmy swobodnie. Również przybliżyliśmy się nawet też cenowo pod względem kosztów. Dzisiaj Polaka stać na wyjazd zagraniczny, gdzie dawniej była ta dysproporcja dość znaczna. Oczywiście są jeszcze różnice, o których nie należy zapominać, ale perspektywa tych 10 lat to na pewno pozytywne rzeczy. Są pewne rzeczy, które należałoby zmienić w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że to jest zadanie przed nowym Parlamentem Europejskim, przed nowymi władzami, które będą, przed tym, aby mądrze te fundusze, które pojawią się na kolejnej perspektywie finansowania, aby je mądrze zagospodarować. Panie burmistrzu, wspominał pan o tym, że sporo zainwestowano również na terenach wiejskich, w gminach, mniejszych, w miastach. Gdybyśmy mieli wymienić te najważniejsze inwestycje, które udało się dzięki środkom unijnym wykonać na terenie Brzeska, to co by pan powiedział? Myślę, że to sporo było inwestycji w ochronę środowiska. Mam tu na myśli budowę kanalizacji. Z problemem z pojęciem kanalizacji w gminie Brzesko posunęliśmy się bardzo do przodu. Mamy naprawdę dużą część gminy skanalizowaną, mamy praktycznie w całości zwodociągowaną i to są zadania, które są związane z ochroną środowiska, ale również wiele innych inwestycji zostało zrealizowanych w tym okresie. Mam tu na myśli inwestycje związane z rewitalizacją obiektów, które są na terenie naszej gminy. Chociażby przykładem może być rewitalizacja brzeskiego rynku, czy budowa nowych obiektów. Mam tu na myśli Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Ale myślę, że ważną rzeczą jest to, że w tej chwili powstają kolejne inwestycje drogowe. To przecież autostrada, która przebiega przez gminę Brzesko, była w części budowana z funduszy unijnych, a i zjazd, który w tej chwili jest budowany, też jest przy udziale funduszy unijnych. Więc na każdym kroku widać, że środki unijne połączone ze środkami samorządu lokalnego dają wymierny efekt. Gmina Brzesko bardzo skutecznie zabiega także o pieniądze unijne na projekty miękkie. Tak, w pierwszej części tej perspektywy finansowej zrealizowaliśmy dużo projektów tych twardych, tych związanych z inwestycjami, które już wcześniej wymieniłem. Natomiast przy końcu tej perspektywy skupiliśmy się na projektach miękkich, które również można było realizować, na które można było pozyskiwać pieniądze. Także patrząc na tą pierwszą perspektywę finansową, pierwszy okres pobytu Polski w Unii Europejskiej, możemy być zadowoleni. Gdybyśmy mieli podliczyć, ile w tym czasie udało się miastu Brzesku, gminie Brzesko, pozyskać środków z Unii Europejskiej? No to patrząc przez te lata, to była kwota grubo ponad 100 milionów złotych. I jak patrzyliśmy, to była chyba kwota między 130-140 milionów inwestycji zrealizowanych na naszym terenie. Ja tu mam na myśli tylko te inwestycje realizowane przez lokalny samorząd. Nie wymieniam tu inwestycji chociażby realizowanych przez samorząd województwa. Przykładowo droga w kierunku Szczurowej, tak zwana obwodnica Mokrzysk, to było przeszło 30 milionów, 35 milionów gdzieś złotych, więc tutaj tych inwestycji udało się sporo zrealizować i też jesteśmy przygotowani, aby w kolejnej perspektywie finansowej również mądrze wnioskować, mądrze pozyskiwać fundusze. I tu też myślimy o tym, aby te fundusze były nie tylko na inwestycje, które nie dają dochodu, ale na takie inwestycje, które chronią środowisko, ale w przyszłości będą dawały
dochód mieszkańcom, podatki gminie. Przykładem takim może być budowa stref ekonomicznych. Jedną taką strefę w gminie mamy wybudowaną. Teraz przymierzamy się z nowej perspektywy do tego, aby powstała jedna bądź dwie strefy ekonomiczne. Panie Burmistrzu, wspominał Pan o tych planach inwestycyjnych gminy. W oparciu o środki unijne wymienia Pan strefę ekonomiczną, ale jakie jeszcze plany, projekty chciałby Pan zrealizować do roku 2020? Część tych planów mamy przygotowanych, czy jesteśmy w trakcie przygotowań. Natomiast wiele planów pewno jeszcze powstanie po konsultacjach społecznych, bo co roku odbywamy zebrania. Są to zebrania osiedlowe, zebrania wiejskie i na tych zebraniach powstają nowe projekty, czy powstają nowe plany. Z całą pewnością taką istotną rzeczą będzie kontynuacja działań związanych z ochroną środowiska, czyli kontynuowanie budowy kanalizacji. Zastanawiamy się, czy nie budować bądź rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków. Myślimy również o rewitalizacji obiektów, które są na terenie naszej gminy. Mam tu na myśli obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, inne instytucje. To są takie, które obiekty, które już funkcjonują, a wymagają modernizacji i tu, jeśli będą tylko na to fundusze unijne, będziemy starali się skorzystać. Chcielibyśmy, aby też było więcej środków na drogi lokalne. Mamy w zasadzie bardzo dobry w tej chwili system dróg regionalnych, dróg krajowych, czy dróg, już można powiedzieć, międzynarodowych, mam na myśli autostrady, drogi krajowe. To mamy, natomiast jeszcze potrzeba środków, których było mało dotychczas, na drogi lokalne, na rozbudowę lokalnej sieci dróg. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmieniła się nieco filozofia wydawania tych środków. Powstały subregiony. Jak Brzesko odnalazło się w subregionie tarnowskim? Część pieniędzy, gdzieś około 25-26%, będzie dystrybuowana przez regiony, czyli projekty, które będą w rejonach, w subregionach zatwierdzone. I myślę, że tutaj w tej chwili trwa analiza tych projektów. Z całą pewnością tutaj nasza gmina będzie uczestniczyła w takich projektach. One muszą mieć charakter, te projekty muszą mieć charakter subregionalny. Nie mogą obejmować tylko jednej gminy, jednego powiatu czy dwóch gmin. One będą musiały dłuższy zakres obejmować. I tutaj dwa takie projekty są przygotowane, związane jeden z turystyką, drugi z budową sieci dróg. Jeśli one otrzymają dofinansowanie, to też będzie znaczące wsparcie, znaczący rozwój. Natomiast my też również przygotowujemy się do tego, aby pozyskiwać pieniądze na projekty w ramach konkursów. I tutaj gmina bezpośrednio będzie w tych projektach uczestniczyła i będziemy takie wnioski składali. W planach subregionu tarnowskiego jest zapis, że Brzesko będzie takim centralnym miejscem komunikacyjnym dla tej części Małopolski. Jest miasto przygotowane na to? Jest taki projekt, jesteśmy tutaj przygotowani. Tu chodzi o tą komunikację zbiorową. Mam tu na myśli budowę parkingów, czy rozbudowę parkingów. W tej chwili przy zmodernizowanym dworcu kolejowym w Brzesku jest parking, natomiast docelowo jest pomysł, aby ten parking rozbudować do takich wymiarów, które są potrzebne. Mam tu na myśli dodatkowe 100 miejsc parkingowych, bo tyle prawdopodobnie wystarczyłoby. Też również myślę o budowie parkingów w innych miejscowościach, gdzie są przystanki kolejowe. Taka potrzeba jest. I tutaj będziemy na pewno takim ważnym elementem, ponieważ w tym subregionie Brzesko jest jednym z wiodących takich miejsc. Panie Burmistrzu, wspominał Pan także o projekcie turystycznym. Jakie pomysły chciałby Pan realizować w tym czasie związane właśnie z rozwojem turystyki na terenie gminy Brzesko? No, pomysłów turystycznych jest sporo. Przede wszystkim chcielibyśmy te zabytki, które są, czy te projekty, które można przedstawić, można było zrealizować, łatwiej do nich dotrzeć. Mamy tu na myśli trasy rowerowe, ścieżki, które pozwolą łatwiej spędzać wolny czas. Więc tutaj tych projektów, tych pomysłów jest sporo. To wszystko będzie zależało, jakie środki na to będą przeznaczone, jakiej wielkości. I wtedy będziemy te działania już konkretnie realizowali. I ostatnie pytanie do roku 2020. Ile Brzesko powinno jeszcze środków z Unii Europejskiej pozyskać? My będziemy chcieli pozyskiwać środki na projekty potrzebne, służące rozwojowi miasta. Tak jak w minionej perspektywie realizowaliśmy takie projekty, które służyły mieszkańcom, które dają dochody gminie, dają miejsca pracy,
to takie projektyśmy przygotowali, takieśmy zrealizowali. Jeśli mówimy o przykładowym temacie miejsc pracy, to mam tu na myśli strefę ekonomiczną, którą w pierwszej perspektywie z funduszy unijnych zrealizowaliśmy. To jest strefa na Pomiarskim Stoku z takim obiektów, które służą mieszkańcom, to Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne i podobne projekty chcielibyśmy realizować. Takie, które będą przynosiły korzyść mieszkańcom, ale również projekty, które będą dawały miejsca pracy, będą dawały podatki gminom, będą powodowały, że gmina się rozwija, że będą tutaj na tereny naszego miasta, naszej gminy przybywali nowi mieszkańcy.